Okej, szanowni państwo, witam serdecznie, mówi Piotr Łukowicz, Polski Kurs Blendera. Chciałem wam teraz powiedzieć, jak można zrobić sterowanie typu WSAD, czyli popularnie rzecz biorąc WSAD. Jest to sterowanie, które pomaga nam sterować aktorem w grze we wszystkich czterech kierunkach na płaszczyźnie lub ewentualnie, jak dodam jakieś nowe klawisze typu skoki albo nurkowanie, również w przestrzeni. Przełączmy się zatem szybko do Blender Game, zmieńmy sobie układ ekranu na Game Logic i dodajmy jakiegoś nieszczęsnego aktora, który będzie mógł taki WSAD zaprezentować. W tym przypadku oczywiście będziemy mieli tutaj małpkę, którą podniosę trochę do góry. I teraz ona, żeby mogła chodzić, potrzebuje mieć dodany do siebie sensor o nazwie keyboard i ten keyboard właśnie powinien sterować jej poruszeniami się. W związku z tym nacisnąłem N, żeby ukryć panel z properties. Troszeczkę powiększę sobie ten ekran. Opiszona, można troszeczkę zmniejszyć. Większość pracy wykonamy tutaj. Pierwszy klawisz, który zdefiniujemy, będzie zależał oczywiście od tego, w którym kierunku chcemy, aby ta małpka sobie chodziła. A więc musimy zwrócić uwagę najpierw na osie, które związane są z jej widokiem. Jeżeli przełączę się do widoku z osiami lokalnymi, to zobaczę, jak one są ustawione. No i tutaj nie ma wielkiego zaskoczenia. Widać, że X skierowana jest prosto w lewe ucho małpki, ale dla wszelkiej jakby ścisłości mogę jeszcze próbować na przykład wyświetlić sobie z widoku draw coś takiego jak axis. I ten axis rzeczywiście tutaj wystaje, to jest X, to jest lokalna oś. Więc aby te lokalne osie były zgodne z moimi osiami, które chciałbym mieć w takiej małpce, to w trybie edycji taką małpkę mogę szybko przekręcić, albo może nawet prościej, przekręcę ją w trybie obiektowym, a następnie nacisnę A, Ctrl A, przepraszam, i wezmę Rotation and Scale Apply. Czyli zastosowałem teraz zmianę położenia obiektu, czy tam orientacji do tego, że ona ma teraz wszystkie parametry ustawione na 0, a więc tutaj ma rotację na 0, ma skalę na 0 i tak dalej. Więc teraz tak, dodajmy do takiej małpki zwykłe sterowanie. Ona nie będzie opadać, ponieważ nie będzie jeszcze aktorem i to również ma znaczenie przy takim sterowaniu, ale chciałbym po prostu móc ją centralnie poruszać jakkolwiek bądź tutaj. Oczywiście teraz, jak uruchomię grę, to ona się nie porusza. W tym celu będą potrzebne nam cztery sensory na każdy z klawiszy WSAD, a więc dodaję je za jednym zamachem. Pierwszy, później drugi. Zobaczymy, że on się nazywa keyboard 001. Blender automatycznie numeruje obiekty, których nazwa się powtarza. Dodajemy jeszcze jeden keyboard i jeszcze jeden czwarty w tym momencie. I teraz dobrze jest napisać sobie nazwę tego sensora w taki sposób, aby po jego zwinięciu było wiadomo dokładnie, co mamy. Bo jak mam napisane keyboard keyboard albo keyboard keyboard 001, to niewielka jest pociecha z takich nazw i tutaj po chwili już nie będę pamiętał, co dokładnie się dzieje, który klawisz naciskam, jaki to jest keyboard i tak dalej. W związku z tym ten sobie nazwiemy W i ustawimy sobie klawisz W. Na taki klawisz ten sensor będzie reagował. W tej chwili mogę go już zwinąć i widzę wtedy w nazwie keyboard W, co jest wystarczająco jasne i można się później łatwo zorientować. Tutaj będzie S, więc zdefiniuję sobie reakcję na klawisz S, oczywiście, czy też wykrywanie klawisza S. Tutaj będzie A i wrażliwość na klawisz A, a tutaj będzie D i wrażliwość na klawisz D. W związku z tym mam cztery sensory reagujące na każdy z czterech osobnych klawiszy WSAD. I teraz, aby ta małpka mogła cokolwiek zrobić, to możemy dla niej z litości dodać jakiś prosty motion. I ten motion będzie sterował jej położeniem. No nic szczególnego tak naprawdę, ale zróbmy to, jak mówię, z litości. Żeby cokolwiek się działo i żebyśmy wiedzieli w ogóle, czy te sensory działają. Tutaj również będę potrzebował czterech takich aktuatorów, więc je dodam szybko. Motion, motion. Ok. I teraz to, czy je ponazywam tutaj, czy zostawię, to już jest sprawa, że tak powiem, mojego własnego podejścia do porządku. Być może mógłbym tutaj napisać coś takiego jak plus x, czy tam, czy coś takiego, żeby mieć dokładnie jasność, gdzie ten obiekt będzie się przesuwał, czy też co będzie robił. A to jest znowuż sprawa umowy. Jeżeli się śpieszymy, to nie musimy tego robić. Ja się teraz trochę śpieszę, aby nie marnować waszego czasu. Dodam oczywiście kontrolery do tych wszystkich tutaj dodanych aktuatorów i sensorów. Mogę je pozwijać. I w ten sposób będę miał za chwilkę zdefiniowany cały układ potrzebny do pracy dalszej. Więc mam plus x, minus x. A tutaj możemy dać, powiedzmy sobie, y, czy tam będzie rot minus z. Tak myślę. A tutaj będzie rot z. To jest nazwa, więc można tak naprawdę wpisać, co chcecie. Oczywiście, jeżeli będzie to dla was później rozpoznawalne. Ponieważ to jest rotacja w plus z i jest to jednocześnie klawisz odpowiedzialny za D, to tak jakbym się skręcał w prawo. Małpka miałaby skręcać w prawo, na swój prawe ramię zarzucać, więc w tym momencie Z powinno zmieniać się jakby
w sposób zgodny z ruchem wskazówek zegara, czyli tu będzie 1 stopień, a w przeciwnym przypadku będziemy mieli obrót o minus 1. I tyle. I to w zasadzie powinno wystarczyć, że tutaj ten motion trzeba zdefiniować. Pamiętamy, że naciśnięcie klawisza W ma posyłać małpkę do przodu, a w tym przypadku jest to zgodne z kierunkiem osi X. W związku z tym tutaj na X trzeba zdefiniować troszeczkę zmianę parametru w osi lokalnej, więc jak małpka się obróci, to będzie w tym nowym kierunku się poruszała, a tutaj będzie to dla klawisza S na minus X i dlatego jest tutaj również minus X. Dobra, teraz to wszystko zamykam, zwijam i testujemy, patrzymy, czy działa. A więc powiększę sobie ten obszar, gdzie małpiszon może sobie biegać. Mogę nawet zrobić pełnego zooma. No i jedziemy. Uruchamiam grę i teraz naciskając klawisz D powoduje obrót i widzę, że to jest obrót w złą stronę. Dałem po prostu odwrotnie znaki przy kątach. Jak wcisnę S, to widzę, że obrót następuje znowu w złą stronę. Trzeba je zamienić miejscami, w związku z tym szybciutko to mogę poprawić. A więc tutaj było minus 1, będzie 1, a tutaj było 1, dam tutaj minus 1. Ok, jeżeli te wartości będą zbyt małe dla Was i obrót będzie za wolny, to można je sobie po prostu powiększyć i już, i będzie się szybciej obiekt kręcił. A więc teraz znowuż test uruchamiam i patrzymy. No, teraz obrót przez W i A jest zgodny z tym, co chciałem mieć. Nacisnę teraz samo W. No i możemy sobie tutaj jeździć spokojnie, jak małym samochodem. Małpka będzie posuwała elegancko po jakiejś tam płaszczyźnie w przestrzeni. Nie jest to obiekt, który jest aktorem. Nie jest to obiekt, który jest bryłą typu rigid body. W związku z tym małpiszon w ogóle nie spada. Zobaczcie, ona się utrzymuje tutaj w przestrzeni. Jak dodam sobie jakiś plane na przykład, będzie nad tym plane'em spokojnie mogła latać. I nic się takiego wielkiego nie dzieje. Można w ten sposób zrobić proste poruszanie się za pomocą sterowania WSAD. I temu w zasadzie miał służyć ten poradnik, ten tutorial. W związku z tym nic więcej nie powiem. Celowo zostawimy sobie ciekawsze tematy, takie jak trochę lepsze sterowanie, bardziej dynamiczne, bardziej takie energetyczne ze składaniem prędkości na później. A tymczasem żegnam Was i życzę miłej zabawy z Blender Game Engine.